spotkanie w ramach trzeciej już edycji projektu We Can Do It w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie. Dzisiejszym tematem naszej debaty będzie niepodległość, będzie nasza Polska, to jak wyglądała 100 lat temu, a jak wygląda teraz. Czym jest niepodległość dla Polski w epoce globalizacji i w epoce wiosek jednej wielkiej globalnej wioski świata? Naszymi gośćmi w pierwszej części będą panowie związani z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Natomiast druga część będzie to koncert, o którym więcej powie Kamil, rozpoczynając tą część. W tym momencie chciałabym na scenę poprosić naszych prelegentów. Pierwszy z nich to Sławomir Wójs, politolog, doktorant historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, społecznik, pasjonat historii Galicji i II Rzeczypospolitej. Naszym drugim prelegentem jest Tomasz Synowiec, student politologii prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Klubu Jagiellońskiego, Koła Nauk Politycznych UJ, działacz pro-life, pasjonat działań społecznych i bibliofil. W pierwszej części, naszej pierwszej części wydarzenia oddam głos naszym prelegentom. Chciałabym prosić najpierw o krótkie nakreślenie tego, jak wyglądała niepodległość tuż po 1918 roku, a potem jak wygląda teraz i jak zapatrujemy się już na naszą przyszłość. Dziękuję serdecznie. Witam Państwa serdecznie również. Chciałam zrobić taki krótki wstęp historyczny, jeżeli chodzi o niepodległość w 1918 roku. Mam nadzieję, że nie zanudzę Państwa tym wszystkim datami. Niestety, jak to przesądna historia, musi być historycznie i trochę dat musi być. Oczywiście. Wyjdźmy zatem od krótkiego wprowadzenia historycznego. Jak Państwo wiedzą, 11 listopada 1918 roku Polska uzyskała swój byt państwowy po 123 latach nieistnienia na mapie Europy. W jedną całość złączyły się trzy części. Część pozostająca pod zaborem pruskim, część pozostająca w zaborze rosyjskim i część zaboru austro-węgierskiego. Trzy różne od siebie części. Części, które do tej pory funkcjonowały w ramach innych państw. Musiały teraz utworzyć nową, drugą Rzeczpospolitą. Jeżeli chodzi o kwestię tego, kto wywalczył niepodległość, spór ten jest jałowy i na szczęście traci na znaczeniu. Myślę, że niepodległość została odzyskana głównie dzięki zdroworozsądkowemu podejściu ówczesnych liderów politycznych. Jako głównych architektów odzyskania niepodległości wymienia się trzech tak zwanych ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Wkład każdego był niezwykle istotny, więc umniejszanie roli któregokolwiek z nich nie jest pozytywnym zjawiskiem, jeżeli chodzi o historię. Oczywiście ich czyny nie odniosłyby oczekiwanego rezultatu, jeżeli w narodzie nie byłoby ducha i woli, które pomogły im urzeczywistnić ten sen pokoleń Polaków żyjących pod obcą flagą. 11 listopada nastąpiło przekazanie Piłsudskiemu władzy wojskowej przez Radę Regencyjną, a więc organ utworzony przez naszych niemieckich okupantów. Jest to też data podpisania przez Niemców zawieszenia broni w podparyskim Lasku w Compiègne, jeżeli dobrze wymawiam. Ten historyczny wagon został wysadzony w ramach rewanżu podczas II wojny światowej przez Hitlera. W podyktowanych Niemcom warunkach marszałek francuski Foch chciał umieścić punkt, iż Niemcy mają opuścić wszystkie polskie ziemie sprzed 1772 roku. Nie udało się to jednak na skutek oporu Lloyda George'a, który chciał Polski tylko na terenach etnicznych.
Nowo powstałe państwo miało przed sobą wiele problemów. Pierwszym z nich było wyłonienie wspólnej reprezentacji na konferencję pokojową. Stronnictwo Piłsudskiego, które trzymało władzę w kraju, musiało dojść do porozumienia z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu Romana Dmowskiego. A to dlatego, że Piłsudski nie był partnerem do rozmów dla państw Antanty. Komitet Narodowy Polski był przez nich uważany za przedstawicielstwo i wyraziciela woli Polaków. W wyniku rozmów do dymisji podał się rząd Jędrzeja Moraszewskiego, a na czele nowego gabinetu stanął Ignacy Paderewski. Teraz chciałbym naszkicować różnicę, jeżeli chodzi o walkę o granicę zachodnią nowo powstającego państwa polskiego, a tą granicę wschodnią, gdyż były tu istotne różnice. Pierwszym zdarzeniem, które wpłynęło w sposób znaczący na ukształtowanie się granicy zachodniej, było powstanie wielkopolskie, które wybuchło końcem grudnia 1918 roku w wyniku tego, że w Poznaniu przebywał Ignacy Paderewski. Polacy zajęli wtedy całą Wielkopolskę. W następstwie tego czynnego, tego faktu zbrojnego, faktu dokonanego, konferencje pokojowe w późniejszych czasach przyznały Polsce cały ten teren. Zaś jeżeli chodziło o przynależność Górnego Śląska i Prus Wschodnich, mocarstwa zdecydowały, iż rozstrzygnie tu plebiscyt. Paderewski wraz z Dmowskim na konferencji w Paryżu starali się jak najmocniej argumentować prawo Polski do ziem zachodnich. W plebiscycie na Mazurach Polska odniosła druzgocącą porażkę. Z tego co pamiętam, to jedynie 3 wioski zostały dołączone do Polski z tego terenu plebiscytowego. Być może dlatego, że plebiscyt na Mazurach odbywał się w najgorętszym momencie konfliktu polsko-bolszewickiego. Jeżeli chodzi o Górny Śląsk, tu pominąłem historię Czech powstań śląskich. Po tych powstaniach Polacy otrzymali 29% jego obszaru z 46% ludności. Istotny był tu fakt, że Polska otrzymała część Śląska z przewagą kopalń. Polska zgodnie z 13 punktem z orędzia prezydenta USA Woodrow Wilsona otrzymała dostęp do morza. Jej linia brzegowa wynosiła 144 km. Jeżeli zaś chodzi o Gdańsk, zamieszkiwany w przeważnej liczbie przez Niemców, uzyskał on status wolnego miasta, a na jego terenie Polska miało mieć liczne ułatwienia. Polska została również zmuszona do podpisania tak zwanego Małego Traktatu Wersalskiego, w którym zobowiązywała się do przestrzegania praw mniejszości narodowych. W sytuacji konfliktowej mogły się one, mniejszości narodowe, odwołać do arbitrażu Ligi Narodów. Mały Traktat Wersalski ograniczał w ten sposób suwerenność państwową, stwarzał bowiem możliwość ingerencji w wewnętrzne sprawy polskie pod pretekstem obrony praw mniejszości. Traktatu tego nie musiał podpisać Niemcy, mimo iż na ich terenie mieszkało przeszło 1 000 000 Polaków. I tu przechodzimy do sprawy granicy wschodniej, która nie została uregulowana traktatami przez państwa Antanty. Została sformowana w wyniku wydarzeń zbrojnych, czyli faktów dokonanych. A w tej polityce Piłsudski, jak widać, był dobry.
Odnośnie wschodniej granicy II Rzeczpospolitej, zachodnie mocarstwa nie podejmowały żadnej decyzji ze względu, iż miały one nadzieję, że bolszewicy, których nie uważali za partnera do rozmów, przegrają wewnętrzną walkę z białymi generałami. W Polsce odnośnie kształtu granic wschodnich II Rzeczpospolitej ścierały się dwie koncepcje. Koncepcja federacyjna marszałka Józefa Piłsudskiego, która zakładała stworzenie buforu pomiędzy Polską i Rosją z państw powiązanych sojuszami militarnymi, a także gospodarczymi z Polską. Chodziło o Litwę, Białoruś i Ukrainę. Drugą koncepcją była koncepcja inkorporacyjna Romana Dmowskiego, która zakładała wcielenie do Polski wszystkich terenów, na których ludność posługująca się językiem polskim wynosiła ponad 50%, uznając, że z biegiem czasu ta mniejszość tych, którzy nie posługują się językiem polskim, da się spolonizować, co było widać na przykładzie Galicji Wschodniej, ale o tym może kiedyś indziej. Zacznijmy historię Galicji Wschodniej i w ogóle walkę o wschodnią granicę Rzeczypospolitej od 11 listopada, a nawet trochę wcześniej, bo 19 października 1918 roku, wtedy we Lwowie odbyło się zgromadzenie konstytucyjne ukraińskie, które zadeklarowało powstanie niezależnego państwa ukraińskiego obejmującego Galicję Wschodnią, Bukowinę i północne części Węgier na zwartym etnograficznie obszarze ukraińskim. Galicja Wschodnia po prostu drżała w przewidywaniu tego, że kiedy wojna ustanie, po prostu Ukraińcy rzucą się na Polaków i będą chcieli odzyskać, to znaczy nie odzyskać, chcieli zająć Lwów i wcielić go do tej właśnie Ukrainy. I tak w nocy z 31 października na 1 listopada, w czasie wycofywania się wojsk niemieckich, dowódca lwowskiego garnizonu przekazał Ukraińcom cytadelę Koszary wraz z nagromadzoną tam bronią. Był to początek wybuchu powstania w Galicji Wschodniej. Rano 1 listopada wszystkie strategiczne punkty Lwowa zostały zajęte. Następnie w drugiej połowie lutego 1919 roku ze Lwowa do Paryża udała się komisja starająca się u Antanty wybłagać, to znaczy prosić o to, żeby oni u strony ukraińskiej wyjednali zawieszenie broni bądź rozejm. Niestety przedstawiciele Antanty się nie zgodzili. Sam naczelnik Piłsudski prosił Wilsona i George'a o przerzucenie Błękitnej Armii Hallera do Galicji Wschodniej, by tam ta armia mogła przechylić szale na stronę Polaków. Niestety panowie się nie zgodzili, więc do gry ruszył niezmordowany szermierz sprawy polskiej, światowej sławy pianista Ignacy Paderewski, który obiecał panom Wilsonowi i George'owi, że Błękitna Armia Hallera przez nich przerzucona do Polski nie zostanie użyta w Galicji Wschodniej. Panowie się zgodzili, armię przerzucili, Paderewski wrócił do Polski. Tu został przekonany przez naczelnika Piłsudskiego, że niestety w obecnej sytuacji nie może dotrzymać danego
Wilsonowi i George'owi słowa. Armia Hallera została przerzucona do Galicji Wschodniej i do 20 maja wojska ukraińskie zostały wyparte z Galicji Wschodniej. W końcu tego powstania ukraińskiego delegacja polska w Paryżu została zmuszona do przyznania Galicji Wschodniej autonomii i przyznania jej odrębnego statutu. 21 listopada 1919 roku Rada Najwyższa zdecydowała o przyznaniu Galicji Wschodniej Polsce na okres 25 lat jako terenu autonomicznego. Mandat ten miała Polska wykonywać pod kontrolą Ligi Narodów, co sprowadzało się do tego, że mniejszość ukraińska wciąż prześladowana przez tych złych Polaków odwoływała się do Ligi Narodów i generalnie to był zawsze problem, jeżeli o to chodzi. Jak Państwo widzą, w tych sprawach międzynarodowych, pomimo tego, że żołnierze zawsze walczyli, to gdzieś potrzebowaliśmy tego stempla społeczności międzynarodowej, jeżeli chodzi o decyzje. Następna wojna, która zdecydowała o granicach, wschodnich granicach, a także myślę, że losach całego świata była to wojna z bolszewikami, która rozpoczęła się w lutym 1919 roku. Była to tak naprawdę wojna o być albo nie być dla Polski. W początkowej jej fazie Polacy odnosili sukcesy, wkraczając nawet do Wilna czy Kijowa. Następnie niestety musieli opuścić Kijów i właśnie wtedy odbyła się bitwa nazwana Cudem nad Wisłą, która rozegrała się w dniach 12-15 czerwiec. Bitwa ta na przedpolach Warszawy została wygrana dzięki uderzeniu Piłsudskiego z nad Wieprza. Tak, Wieprzy. I następnie bitwę tą wieńczyła bitwa nad Niemnem, w której cofająca się armia radziecka została rozbita. Wojna zakończyła się podpisaniem pokoju w Rydze 18 marca 1921 roku. Ostatnim faktem, który zaważył na granicach, wschodnich granicach Rzeczpospolitej, była sprawa litewska, gdyż na mocy traktatu litewsko-bolszewickiego Wilno miało przypaść Litwinom. Co oczywiście społeczność Lwowa była przepełniona Polakami, tam w większości na tych ziemiach dominowała większość polska. Także osobiste związki marszałka z tymi ziemiami nie były nikomu obce, więc w 1920 roku Piłsudski rozkazał generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu stworzyć pozory buntu i zająć Lwów. Generał wykonał to polecenie. Utworzono twór o nazwie Litwa Środkowa. I Sejm po prostu tego sztworu poprosił o włączenie go do państwa polskiego. Nawet tu granice wschodnie Rzeczpospolitej nawet po tym czynie żołnierskim musiało zostać uznane przez Radę Ambasadorów, co nastąpiło 15 marca 1923 roku. Jak widzicie więc, wyzwania stojące przed Polską kiedyś i dziś były inne. Były to wyzwania kwestii istnienia i kształtu przyszłej Polski. Powinno to dla nas nieść taką
historię, takie przesłanie na przyszłość, że generalnie w polityce nikt nikomu nic nie daje za darmo i zawsze chcąc coś osiągnąć, trzeba coś poświęcić. Dziękuję. Ja tutaj przechodząc już do tej części bardziej współczesnej, jakie wyzwania mamy, mamy obecnie, jakie będziemy mieli w przyszłości. No jakby zacznę od tego, że będę się zasadniczo prawdopodobnie poruszał w takim trójkącie pojęciowym niepodległość, suwerenność i globalizm, o którym tu już wspomniano, ponieważ jakby te procesy dzisiaj nas kształtują. W sytuacjach współczesna Polski od tej z 1918 roku różni się zasadniczo, gdyż w 1918 roku walczyliśmy o sam byt ojczyzny, o to, jakie będzie ona miała granice. Natomiast nasza współczesna ojczyzna, już mamy granice, mamy to państwo, a nawet w 1989 roku, kiedy sięgaliśmy ponownie po tą niepodległość czy suwerenność, to nawet wówczas, uzyskując tą suwerenność, tak naprawdę mieliśmy już to państwo. Ono nie było suwerenne, bo podlegało Związkowi Radzieckiemu, było w strefie wpływów, ale mieliśmy ustalone granice państwowe na arenie międzynarodowej. Państwo jakoś funkcjonowało, więc były to zupełnie inna sytuacja. Obecnie nie mamy już raczej do czynienia. Oczywiście są jeszcze zagrożenia, ale no, to są takie potencjalne bardziej zagrożenia wojskowe. No i z tego względu raczej konflikt militarny nie jest pierwszym, o czym myślimy, gdy mówimy o współczesnych wyzwaniach dla Polski, niepodległości, suwerenności. Bo o ile to słowo pierwsze, które powiedziałem, niepodległość, zasadniczo nie budzi żadnych kontrowersji współcześnie, wszyscy raczej wiemy, czym ona jest, że polega na bytności państwa, no to kolejne słowa, suwerenność i globalizm, z kolei już nastręczają pewnych problemów natury definicyjnej, z których często rodzą się kolejne konflikty, wątpliwości i wyzwania, jakie przed nami stają. Suwerenność to pojęcie stare, sformułowane jeszcze przez Jeana Baudin. Pojęcie, które zostało sformułowane też w czasach absolutyzmu. Początkowo odnosiło się do pełnej suwerenności władcy absolutnego, króla, który mógł zrobić wszystko zarówno w sferze wewnętrznej państwa, jak i w sferze zewnętrznej polityki zagranicznej, jak i dzisiaj też również się rozróżnia tę sferę zewnętrzną i wewnętrzną. Natomiast wiele osób dzisiaj zauważa, zresztą skądinąd słusznie, że dzisiaj suwerenność, jeżeli w ogóle trzeba się nią posługiwać, bo są też tacy filozofowie, którzy twierdzą, że suwerenność jako pojęcie, które powstało wespół z absolutyzmem, powinno w ogóle zniknąć, powinniśmy zrezygnować. Ale jednak ono funkcjonuje dość powszechnie, natomiast jest zdecydowanie redefiniowane. Przede wszystkim sięgnięto do koncepcji suwerenności ludu. Dzisiaj to naród jest suwerenem. Nie mamy jednej osoby, władcy, suwerena, który decyduje o nas, tylko cały naród, my wszyscy jesteśmy suwerenem. Tutaj oczywiście sięgamy do koncepcji oświeceniowych, chociaż no, jako ciekawostkę można wyrzucić, że pojęcie suwerenności ludu jako takie powstało już w czasach średniowiecznych za sprawą Marsyliusza z Padwy. Natomiast co do podstawowych takich sporów o suwerenność dzisiaj, to jest to, jaki powinien być jej zakres. Bo o ile powszechnie w większości krajów, zwłaszcza w krajach cywilizacji zachodniej, w których my żyjemy, przyjęło się pewne ograniczenia dla suwerenności, takie jak prawa człowieka, dawniej uważano, że suwerenność polega również na tym, że władca nie jest niczym ograniczony w stosunku do swoich poddanych i żadne prawa człowieka, prawa innych osób w żaden sposób go nie ograniczają. Dzisiaj oczywiście jakby od tego się odchodzi, jak i również w sferze polityki zagranicznej zwraca się uwagę na tę suwerenność. Suwerenność, jakby nie było też innych państw. Natomiast ten spór dzisiaj w Polsce zwłaszcza można obserwować w przypadku Unii Europejskiej i tego, jak w postępującym, globalizującym się świecie powinniśmy oddawać tę suwerenność. No i tutaj się pojawia właśnie to pojęcie trzecie, czyli globalizacja. Przez wielu postrzegana, zwłaszcza przez te osoby, które deklarują swoje przywiązanie do tych wartości jak niepodległość, patriotyzm, suwerenność, jako właśnie takie wielkie zagrożenie. Bo globalizacja to jest zwiększenie tych przepływów, wzajemnych relacji, szybkość przepływu informacji, zależność też rynków. I o ile zasadniczo tutaj ja zgadzam się z tym takim definiowaniem, no to ja nie zgadzam się na definiowanie globalizmu, globalizacji
jako czegoś z automatu złego. Ja uważam, że globalizacja to jest jeden z takich procesów, który jest jakby po prostu takim jakby narzędziem. Ono nie jest ani dobre, ani złe. Może być w jeden bądź drugi sposób wykorzystane przez nas. Przecież globalizacja to nie jest tylko to, że państwa odległe bardzo od siebie mają większy wpływ na siebie, bo kiedyś nawet jak Indie należały do Wielkiej Brytanii, no to zanim królowa by wysłała rozkaz, to pół roku by minęło, zanim ten rozkaz by dotarł do Indii, więc de facto nimi nie rządziła, a dzisiaj można wysłać maila czy telefonicznie porozmawiać i zasadniczo można polecenie jakieś wydać w innym zakątku świata. Natomiast to jest też takie prozaiczne rzeczy, jak to, że przez Facebooka możemy porozmawiać z osobami, które znajdują się na drugim krańcu świata. Również te wszystkie zależności, przepływy. Owszem, dzisiaj się przyspieszyły, bo jeżeli będzie krach na giełdzie w Szanghaju, to giełda w Nowym Jorku odczuje to już tego samego dnia. Natomiast dawniej również to występowało. No, przy czym mieliśmy to opóźnienie czasowe, bo zanim się dowiedziano w Europie, że coś się dzieje w Chinach, to minęło trochę czasu, ale również to powiązanie było. I tutaj ja uważam właśnie, że ta globalizacja jest często w jedną bądź drugą stronę tak postrzegana. Natomiast z pewnością procesy globalizacji zachodzą i wymuszają one pewne zmiany. I do tych zmian odnosi się to, że wiele osób uważa, że współcześnie państwa takie jak Polska, czyli państwa, które nie są co prawda jakimiś bardzo małymi krajami, bardzo małymi bytami, które no, samodzielnie nic nie znaczą, są jednak, nie należą też również do tych wielkich graczy i te osoby głoszą, że jeżeli we współczesnym świecie, w którym pojawia się rewolucja tak zwana 4.0 w gospodarce, w świecie dużych innowacji, dużych nakładów, gdzie siła gospodarcza i potencjał technologiczny państwa tak bardzo się liczy, no to liczą się takie państwa jak Stany Zjednoczone, liczą się państwa takie jak być może Japonia, Chiny, niektórzy wymieniają tu również Rosję. Natomiast wskazują na to, że państwa takie jak Polska, czy nawet Niemcy, samodzielnie są za słabe i nie będą w stanie rywalizować. I te osoby, zwłaszcza w naszym regionie, wskazują na to, że musimy się niejako zjednoczyć, współpracować, żeby móc dorównywać tym pozostałym graczom, bo inaczej oni nam odjadą i staniemy się tacy bardziej zacofani. Nie będziemy w stanie podmiotowo realizować się na arenie międzynarodowej. I tutaj też nawiązuje się właśnie do tego pojęcia suwerenności, które stara się redefiniować. Ja tutaj mam taką definicję, którą stworzył niemiecki filozof Ulrich Beck, nie żyjący już, który powiedział: gdyby Unia Europejska dziś nie istniała, trzeba by ją wymyślić. Na początku XXI wieku nie stanowi ona bowiem żadnego zagrożenia dla narodowej suwerenności. Mało tego, to Unia pozwala jej zaistnieć. W zglobalizowanym społeczeństwie zdane na siebie państwa narodowe okazują się bezsilne i niezdolne do korzystania ze swojej suwerenności wobec zagrożeń, którym muszą stawić czoło. Dlatego jedyną nadzieją na pokój i wolność jest dla narodów oraz obywateli wspólnota suwerenności unijna. I jakby zasadniczo ja uważam, że te słowa można zrobić kopiuj wklej i wkleić do tego, co dzisiaj nam mówi Emmanuel Macron również. I to jakby pokazuje, że Polska staje przed wyzwaniem. Bo pytanie, czy aby na pewno musimy się z tym zgodzić. Bo stoją za tym naprawdę silne argumenty. Faktycznie Polska sama nie jest w stanie konkurować ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak przeciwnicy takiego podejścia wskazują również na fakt, że jakby wyzbywamy się tej suwerenności i tutaj stają naprzeciwko tej tezie, że ta suwerenność unijna nie jest żadnym zagrożeniem dla suwerenności państwowej, bo jednak się jej zrzekamy i przesyłamy ją gdzie indziej. I tutaj wskazuje się na to, że de facto ta suwerenność nie jest uwspólnotowiona, tylko dominującą rolę w niej odgrywają największe państwa, najsilniejsze w tej wspólnocie, czyli w tym wypadku akurat są to Francja i Niemcy, co też jest znamienne, że akurat z tych krajów pochodzą ludzie najbardziej głoszący takie poglądy. No i tutaj się pojawia dla nas pytanie i wyzwanie takie właśnie, jak Polska powinna się zachować? Czy powinniśmy się zgodzić z jedną czy drugą koncepcją? Ja oczywiście nie narzucam wam odpowiedzi, przy czym ja osobiście uważam, że takie podejście może być zagrożeniem dla naszej suwerenności, bo o ile naprawdę musimy współpracować, jeżeli chcemy się liczyć, to jeżeli przesadzimy w drugą stronę i oddamy zbyt dużo tej suwerenności, to tak naprawdę walcząc o jej zachowanie możemy ją utracić.
jakby w globalizowanym świecie, w tym świecie takiego postępu i takiego jednoczenia się, powstawania wielkich bytów, według mnie to jest jedno z takich właściwie najważniejszych, największych wyzwań dla Polski. To w pewien sposób w debacie publicznej się pojawia, bo nie wiem, czy słyszeliście, że nasz prezydent wyszedł z inicjatywą referendum konstytucyjnego i tam również wśród pytań znalazła, co prawda referendum prawdopodobnie się nie odbędzie, bo ten pomysł został dość słabo przyjęty, ale tam również pojawiło się pytanie, czy w konstytucji nie powinniśmy zapisać tego, żebyśmy przynależeli do Unii Europejskiej, czy nie powinniśmy zapisać tego, żeby przynależeć do NATO, bo chociaż ta strona militarna dzisiaj nie jest już pierwszorzędna, to nie należy zapominać o tym, że w pewnym momencie może ona zacząć odgrywać jakąś rolę, co pokazała sytuacja na Ukrainie. Zostało zadane też pytanie o nadrzędność naszej konstytucji, bo dzisiaj często właśnie do tego się sprowadza, że no pewnie jest, jak jest, większość z was jest z liceum, więc nie wiecie, ale na przykład w prawie jest taki dość mocny spór, bo generalnie konstytucja to jest najwyższy akt prawny w Polsce, ma najwyższą moc obowiązującą, ale również jest jeszcze prawo europejskie. I zgodnie z orzecznictwem europejskim prawo europejskie jest wyżej w hierarchii niż prawo krajowe. I tutaj na różne sposoby stara się ten spór rozstrzygnąć, ale tak naprawdę jednej odpowiedzi nie ma, bo tak naprawdę mamy powiedziane zupełnie co innego. Bo konstytucja, na mocy której de facto prawo europejskie u nas obowiązuje, według naszego prawa jest...